Cześć! Dzisiaj znowu zapraszamy Was na odcinek, w którym powiemy o tym razem trzech książkach, które przeczytałyśmy ostatnio. Tak? Tak, Mara zabroniła mi się ruszać. Przed chwilą. No bo jak się ruszamy, to ten... kamera tak się fokusuje, w sensie... Głową mogę? Nie. Też nie. Dobrze, słuchajcie, to opowiem Wam o Sweet Bitter Stephanie Danler. Jest to historia 22-letniej dziewczyny, która przyjeżdża do Nowego Jorku bez jakiegoś specjalnego, konkretnego planu. Nie jest ani aspirującą aktorką, piosenkarką, scenarzystką. Po prostu przyjeżdża i chce zobaczyć, co ją tam spotka. Podejmuje się pracy w bardzo takiej prestiżowej restauracji. Natomiast nie zostaje tam kelnerką, tylko asystentką kelnera, gdyż w tak prestiżowym miejscu panuje pewna hierarchia. No i jest to gdzieś tam najniższy stopień rozpoczęcia właśnie kariery. I na początku naprawdę ta historia wygląda bardzo ciekawie, ponieważ właśnie mamy młodą dziewczynę w nowym miejscu, w takim mieście jak Nowy Jork, który zawsze jest fascynujący i moim zdaniem jest też jednym z bohaterów tej książki. Zaczyna na tą pracę, uczy się tam powoli relacji z ludźmi, na czym polega ta praca. Przede wszystkim dowiaduje się bardzo dużo na temat wina, różnych szczepów, uczy się smakować, dostrzegać różne nuty i tak dalej. No i to rzeczywiście wszystko jest bardzo ciekawe. Tak nawet myślałam, o, ale fajne, można się czegoś nauczyć i ten. Natomiast po jakichś 100 stronach zaczyna się robić tak dosyć nudno, jak dla mnie. Ponieważ główna bohaterka, no w zasadzie głównie imprezuje, czyli pojawia się dużo scen picia, alkoholu, palenia marihuany czy różnych innych specyfików, jakiegoś takiego imprezowania ogólnego. No i to wszystko jakieś takie jest, nie wiem, dla mnie się zaczyna rozmywać. I dosyć długo się ten stan utrzymuje. Poza tym też bohaterka wikła się w różne historie, takie właśnie relacyjne w tej restauracji. Oczywiście zakochuje się w najbardziej niegrzecznym chłopcu, który oczywiście tylko spojrzeć i wiadomo, że to problemy. I człowiek jest mega pozerem, który po prostu kreuje swój wizerunek właśnie. Ach i och, no w ogóle. Że to po prostu czytasz i wiesz, że no nie, no to jest zbyt oczywiste, żeby to się mogło udać i tak dalej, nie? No ale nasza bohaterka właśnie takich sobie wybiera partnerów. No i oczywiście mamy tam jakieś zawirowania, mamy tam jakiś trójkąt miłosny, więc nie będę Wam opowiadać całej powieści. Natomiast dla mnie ten ciekawy początek został zmarnowany. Można co prawda powiedzieć, że jest to powieść właśnie o dorastaniu, o uczeniu się życia, o jakichś takich pierwszych doświadczeniach dorosłości. No jakoś się z tym zgadzam generalnie, ale żebym wyniosła z tego jakieś większe wartości, czy była na przykład zaskoczona rozwojem akcji, no to absolutnie. Mam wrażenie, że dużo rzeczy było do przewidzenia dosyć szybko. I też bohaterowie drugiego planu, jak dla mnie byli tacy, no nie wiem, jednowymiarowi, tacy mało rozpoznawalni, że tak powiem. Te imiona, które się przeplatały, dla mnie były takie, no nie za bardzo kojarzyłam trochę, kto jest kto, poza tam powiedzmy trójką głównych bohaterów. Także, no niestety się rozczarowałam tak całością. Tak jak mówię, początek był bardzo obiecujący i myślałam, że to jakby się to fajnie rozwinie, ale było tam też dużo na przykład głupich dialogów. Tam jest taka jedna wymiana. Wyobraź sobie tak, Maro, czy uważasz, że to jest naturalne, że ja Cię zapytam, odwiedzając Cię w domu, czy mogłabym tu jeszcze kiedyś wrócić? Nie. Nie wyobrażam sobie po prostu, w jakim kontekście mogłabym powiedzieć coś takiego do drugiej osoby. I tam takie kwiatki się pojawiają. No. Także raziło mnie sztucznością, jakimś takim... Nie wiem, pamiętam, że ty na przykład mówiłaś kiedyś też, troszkę zmieniając temat odnośnie normal people, że miałaś wrażenie, że to już jakoś nie są problemy, które by cię interesowały, czy że tak, to jest dla bardzo właśnie, młodych ludzi, nie? To właśnie jak czytałam tą książkę, to przypomniało się to, co ty mówiłaś wcześniej o niej.
I mam wrażenie, że to tutaj by też pasowało. Właśnie tak się zastanawiałam, czy to nie jest też kwestia po prostu tego, że jakby ta perspektywa już jest inna, nie? Twoja i może głównej bohaterki, albo te problemy, z którymi ona się boryka. Chociaż z drugiej strony no są inne książki właśnie, które poruszają tę tematykę, ale nie masz takiego poczucia, że one są właśnie jakoś tam tak... No właśnie. No. Także taka jest moja opinia. Oczywiście podzielcie się swoimi spostrzeżeniami. Tak. A ja przeczytałam Zaraz będzie po wszystkim Grzegorza Uzdańskiego, który był wychowawcą mojego ucznia w gimnazjum. Proszę. Tak, tak, więc już się wszystko wiedziałam, jakim był nauczycielem, bo uczył filozofii, no i był jego wychowawcą, nie powiem. No, nie, ogólnie był bardzo wyluzowany i jako wychowawca, i w ogóle jako nauczyciel. Także na początku rodzice trochę podchodzili do niego z paniką w oczach, a później się wszystko okazywało super ekstra i taki był, że bronił swoich uczniów, więc... Plus, plus. Ale przechodząc do samej książki, to jest to książka, w której poznajemy perspektywę kilku osób, ale akcja dzieje się w ciągu tylko jednego dnia. I dzieje się ona w takim domu starców, domu opieki. I zaczynamy od perspektywy Jadwigi, która jest właśnie tam pacjentką, ma nie wiem ile lat, bo tak trudno jest powiedzieć, chociaż ona mówi, że no ona pamięta koniec wojny, więc nie wiem, może mieć 80 parę. Jeździ na wózku, więc też jest bardzo uzależniona od pomocy pielęgniarek i wolontariuszy. I później poznajemy jednego wolontariusza, który ma tam 20 parę lat, jest studentem filozofii. Później poznajemy perspektywę jednej z pielęgniarek, więc trochę się tutaj przeplata taki motyw problemów na różnych etapach życia, bo Jadwiga mówi o jakby swoich problemach związanych z tym, że po prostu już ciało jej odmawia posłuszeństwa i że ona nie może sama sobie wokół siebie nic zrobić. Tomek ma problemy miłosne, to jest ten wolontariusz, a ta pielęgniarka jeszcze inne, więc tak się zderzają te perspektywy. Zderza się też perspektywa właśnie pacjentów i pielęgniarek, bo Jadwiga myśli, że pielęgniarki sobie tam piją kawkę, a pielęgniarka w ogóle mówi, że oni wszyscy sobie myślą, że my tu leżymy, nic nie robimy, a my mamy tyle pracy. Więc tak bardzo zgrabnie jest to tutaj pokazane właśnie i tak właśnie w taki... bardzo autentyczny sposób. Ja miałam wrażenie, że te postaci są właśnie takie z krwi i kości, pomimo tego, że my tutaj no nie mamy zbyt dużo treści, bo ta książka jest naprawdę dość szczupła i czyta się ją bardzo, bardzo szybko. A pomimo tego mamy takie wrażenie, że, no, że no, jakbyśmy poznali te osoby. Więc tutaj naprawdę duży plus dla autora za jego umiejętność wczucia się właśnie w te różne role i odtworzenia tej perspektywy na tak niewielkiej objętościowo przestrzeni. No i oczywiście jest tutaj troszkę takich smutnych wątków właśnie związanych ze starzeniem się, z no właśnie z tym, co się z nami później dzieje i kto się nami zajmuje, czy w ogóle ktoś się nami zajmuje. Ale bardzo polecam. Naprawdę takie świeże, znaczy świeże spojrzenie skojarzyło mi się z tą książką Juliana Barnesa, którą czytałam niedawno, zbiorem opowiadań Cytrynowy stolik, bo tam też był właśnie poruszany temat osób starszych. I naprawdę polecam jedną i drugą. Fajny tyłek ma ten wolontariusz. I nogi też ma fajne. Agata lubi, jak nogi u faceta nie są jak patyki, a najgorzej jak bez mięśni, tylko takie miękkie, jak niedosmażone racuchy po prostu. Bo Agata lubi mocno wysmażone i cienkie, a uda lubi umięśnione. Tak, tutaj właśnie ten język jest bardzo fajny. Mnie się tak no, naprawdę podobał ten język, ten styl, który on wybiera właśnie dla każdej z tych postaci. Także super. Będę śledzić, co tam Grzegorz Uzdański jeszcze pisze. A wiesz, że to nie jest jego pierwsza książka? Tak, wiem. Wakacje, chyba były wakacje, o ile dobrze pamiętam, były jego pierwszą książką. Nie czytałam, może trzeba właśnie w międzyczasie
przeczytać te. U nas się zawsze pacjenta oszukuje. Nie do co w Ameryce. Tak. Chyba też przeczytam. Dagmara stwierdziła, że do tej książki będzie również pasowała moja ostatnia lektura, czyli Seksuolożki. Jest to zbiór wywiadów przeprowadzonych przez Martę Szarejko z właśnie seksuolożkami lub też psychoterapeutkami. I jeżeli ktoś się spodziewa, że kobiety przychodzą do gabinetów, żeby rozmawiać o pozycjach seksualnych w sypialni, to tego typu materiału nie znajdzie w tej książce. Natomiast bardzo tutaj dużo można się dowiedzieć, na przykład o takich grupach i o ich życiu, o których pewnie za dużo nie zastanawiałam się na co dzień, czyli na przykład o osobach niepełnosprawnych, o tym, jak właśnie ta ich seksualność wygląda, jakie są wyzwania. I tutaj taka ciekawostka, jedna właśnie z rozmówczyń mówi pani Marcie, że osoby właśnie na przykład z intelektualną niepełnosprawnością bardzo często mają świetny kontakt ze swoim ciałem. Że w momencie, kiedy odpada właśnie taka analiza poznawcza i różne oceny społeczne, które często stosują właśnie osoby tak normalnie funkcjonujące w społeczeństwie, to właśnie wtedy jest lepszy kontakt z własnym ciałem i ta seksualność często na przykład bardziej sprawna. Pojawia się tutaj również tematyka rodzin, w których doświadcza się molestowania seksualnego, przemocy, pedofilii, jak właśnie funkcjonują takie rodziny, jak rozgrywane są różne role i jak to wszystko przebiega. Pojawia się tutaj również rozmowa na temat różnych problemów doświadczanych przez kobiety na różnych etapach życia. Na przykład jest tutaj omawiany taki wstydliwy problem starszych kobiet. Na przykład poruszany jest taki temat często wstydliwy dla kobiet, zwłaszcza tych, które urodziły dzieci i ich miednica zaczyna już, ich mięśnie inaczej funkcjonują. Jest to na przykład problem nietrzymania moczu, podobno bardzo powszechny właśnie w tej grupie kobiet. Także myślę, że te rozmowy jak najbardziej mogą zachęcić do właśnie takich wizyt u seksuologów czy u psychoterapeutów, gdzie właśnie można poruszyć wszelkie tematy, często właśnie te najbardziej wstydliwe. Przypomniała mi się też jedna rozmowa dotycząca osób, które właśnie decydują się na przykład na zmianę płci, albo jak wygląda życie ludzi, którzy urodzili się z nie do końca wykształconymi narządami płciowymi, albo które mogą się zaliczyć do obu płci. Jakie tutaj są wyzwania, jak wygląda praca z takimi osobami. Także dużo jest naprawdę takich ciekawych tematów i myślę, że jest to wartościowa lektura dla kobiety w każdym wieku. Natomiast wydaje mi się też, że autorka nie do końca wyczerpała temat. Chociaż tak, pewnie byłoby to trudne. No właśnie, czy w ogóle było to możliwe, bo pewnie to jest tylko wierzchołek góry lodowej, a tutaj tematów i różnych przypadków, które też są jakimiś wyjątkami od tych reguł, no to będzie mnóstwo. Tak. Sporo się też mówi oczywiście o polskiej kulturze, o wpływie kościoła na nasze wychowanie, o wpływie mediów na stosunek do naszego ciała i takie tam wiele tego typu tematów. No to ciekawe. Jeszcze pochwalę się dodatkowo, że ja poznałam Martę Szarejko osobiście, gdyż prowadziła ona kiedyś spotkania mojego klubu książki. Więc to już było parę lat temu, ale... Takie mamy dzisiaj znajomości bezpośrednie i niebezpośrednie. Tak. Dobra. To tyle. Tak, to dziękujemy bardzo i... Do zobaczenia. Zastanawiam się, czy za dużo się nie ruszałam. Dobra. To dziękujemy. Pa, pa. Pa.